to już nie jest czas, żeby udawać, że pewne rzeczy się nie widzi i tolerować niektóre zachowania wśród tak zwanych narodowców, którzy wodzą duże grupy ludzi. Ci ludzie zakochani, to tak jak ci w PiS-ie zakochani, nie widzą, co też może się kryć pod działalnością pewnych ludzi. I tu artykuł z Wyborczej. Kamraci Olszańskiego wodzą do szkół i przedszkoli. Chodzi o jakąś tam akcję, nieistotne jaka to jest akcja, ale proszę Państwa, już pewna łatka przylgnęła do tych, którzy chcą normalnych stosunków z naszymi sąsiadami, głównie z Rosją, bo te mamy bardzo zepsute. Z Chinami perspektywicznie jest szansa na odbudowanie tych relacji. Jeżeli komuś tam nie pasuje, że ja chwalę Chiny, a tam jest jakiś podobno reżim, proszę Państwa, no to popatrzcie dokładnie, przyjrzyjcie się, jak wygląda ulica chińska, jak wyglądają młodzi Chińczycy, jakimi furami jeżdżą, jakim jest źle w kraju i zastanówcie się, dlaczego nienawidzicie Chin, dlaczego tak, a nie inaczej musicie myśleć o tym kraju i skonfrontujcie to na przykład z biedą w Indiach. Nikt nie wyżywa się na władzach Indii. Jeszcze jest kilka krajów oczywiście. Bieda aż trzeszczy, ludzi ledwo stać na skuter. Jak ktoś ma skuter we wsi, to jest bogaczem. I tu jakoś nie ma żadnej krytyki. A Chiny, naród ciemiężony wielokrotnie pod różnymi zaborami, brytyjskim, amerykańskim, japońskim, francuskim, gdy zaczęły stawać na nogi, gdy zaczęło się społeczeństwo bogacić, patrzcie, jaki tam nagle reżim się ujawnił. Nieprawda, nieprawda. Po prostu to jest zwykła nagonka wymyślona w CIA, którą bezwiednie powtarzamy. Nakręcili kilka jakichś takich pseudodokumentalnych filmów, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. Proszę Państwa, nawet ci Polacy, którzy tam siedzą na różnego rodzaju rządowych, polskich rządowych stypendiach, wypaczają obraz tego kraju i uchodząc za autorytety, opowiadają Państwu bzdury o tym kraju. Kurczowo trzymają się, tam siedzą w tych Chinach, kurczowo trzymają się, widzą, jaki tam poziom życia jest, a nam bajki jakieś opowiadają, jak tam strasznie, proszę Państwa. Strasznie to tam było do niedawna. Jeszcze w niektórych regionach jest strasznie, ale znaczna część już Chińczyków nie zawróci z tej drogi. Widzą, do czego zmierzają ich władze i będą bronić kłami i pazurami, żeby to się nie zmieniło. Więc my musimy też z tym krajem współpracować. Wszyscy z tym krajem współpracują. Tak samo jak wszyscy będą kupowali rosyjskie produkty i odsprzedawali nam. Dlatego ten rynek jest, wschodni rynek jest perspektywiczny, tam można się dorobić. Zawsze nas szanowali i musimy zrobić wszystko, żebyśmy tego szacunku nie stracili przez głupkowate władze i głupich lub sprzedajnych ludzi, którzy nam ten obraz wypaczają. No i do takich ludzi zaliczam tych tutaj, co się tak dziwnie nazwali, o których dziś ze względu na ich zachowanie media głównego nurtu, takie jak Wyborcza, mogą pisać. Czy może być coś złego w malowaniu orzełków, a w poznawaniu historii państwowego godła? Czy to właściwe postawione pytania, jeśli dzieci uczy uśmiechnięta pani propagująca hasła żydobolszewickiej szujni i organizująca zbiórki na rzecz faszyzujących proputinowców? Proszę Państwa, oni obok proputinowców to nawet nie stali, uwierzcie mi. W Rosji tego typu postawy skrajnie nacjonalistyczne się zwalcza. W Rosji doskonale wiedzą, że ten pseudonacjonalizm jest wymyślony w CIA i promowany i chroniony przez CIA i oni walczą z takimi postawami. Nie dajcie się zwieść. Ci, którzy tam na parę rzewnych słów się złapaliście, że to są ludzie proputinowcy. To jest jakaś akcja zorganizowana i to na całym świecie. To nie dotyczy tylko Polski. Macie wąski ogląd sytuacji, ja za nas staram się skanować informacje ze świata i proszę Państwa, znajduję tego typu rzeczy. To kanadyjskie media. I to proszę to połączyć. To jest zorganizowana akcja według schematów, szablonów.
nikt mi nie odmówi, że Wojtka nie broniłem wtedy, kiedy był to zupełnie inny człowiek. Dziś to jest zupełnie inny człowiek. Odgrywa wrogą nam, nieznaną mi wcześniej rolę. Nie podejrzewałem, że do tego dojdzie. Został wybrany i... proszę Państwa, czy to jest przypadek? Sami, ja tu mówię oczywiście do tych poczciwych kamratów wodzonych. Czy to jest przypadek? Nagle mamy jakiegoś w Kanadzie Jeremiego Skibickiego. To nazwisko oczywiście polskie i nie bez powodu. Który, proszę Państwa, został oskarżony o zamordowanie Indianek, tych autochtonów, ludności rdzennej Kanady. I to czterech. I proszę Państwa, spójrzcie na tego człowieka. No, przecież podobieństwo co do stroju przypałowego jest uderzające. To nie jest przypadek. Projekt nacjonalisty, który krzyczy śmierć, 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 jest wymyślony w CIA, powtarzam. To są zbyt inteligentni ludzie, żeby tego nie rozumieć. No i mamy takiego Skibickiego, czyli Polaka, który, proszę Państwa, zamordował cztery Bogu ducha winne kobiety, a wcześniej też robił sobie jakieś takie zdjęcia w tych ala esesmańskich, czy tam ukraińskich, upowskich czapeczkach i głosił to, co dziś Wyborcza wyciąga, tak? Skrajnie nacjonalistyczne hasła i do tego jeszcze proputinowski. No po co? No bo żeby się właśnie Rosja źle kojarzyła. Ta garstka ludzi, w porównaniu z ogółem Polaków, która została oczarowana furażerką, nawet nie wie, w jak fatalnym, beznadziejnym, szkodliwym dla nas projekcie uczestniczy. Nawet sobie nie zdają z tego sprawy. I nie łączą faktów. A tamci nawet im mówią, włączcie myślenie. No to włączcie to myślenie. Zacznijcie kojarzyć fakty, w co nas tutaj chcą wpędzić. I jaki scenariusz dla nas szykują, że... Proszę Państwa, zwróćcie uwagę. W Nowej Zelandii zamachowiec, kontakty z ukraińskimi nacjonalistami i jakieś tam też polskie elementy w tym. Coś dla nas poważnego szykują. Ja nie wiem co, ale trzeba się tego bać. I jak najdalej. Proszę Państwa, te mundurki, w które narodowcy się ubierają, ktoś to zaszczepił, ktoś to prowadzi, ktoś to... Tak obciachowe, niektóre w ogóle przypominają takie hitlerowskie, tych organizacji z lat 30. To nie jest przypadek. Tak narodowiec ma być tępy i głupi. Nie zna, jemu się wydaje, że zna historię, bo mu tam wytłumaczyli o Pinochecie czy o czymś takim, ale kompletnie nie zna historii, nie łączy faktów i wtedy wpada w różnego rodzaju pułapki.